Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Yoma, Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Cześć, z tej strony Maciek Szcześniewski, kanał HTV, jesteśmy w budynku klubowym przy ulicy Ptaszyckiego 4, kolejny odcinek jeden na jednego z Maciekiem. Na początek upewnijcie się, że subskrybujecie kanał, dajcie łapkę w górę i udostępnicie ten materiał, jeśli możecie, jeżeli będziecie tak mieli w swoich mediach społecznościowych. Moim gościem w dniu dzisiejszym jest bramka szchutnika wypożyczony ze Śląska, Wrocław, Bartłomiej Frasik. Cześć Bartek. Cześć, witam wszystkich. Bartek, jesteś byłym zawodnikiem Hutnika w drużynach juniorskich, potem też grałeś w Progresie, następnie Śląsk Wrocław, Ślęza Wrocław, ponownie Śląsk i teraz wypożyczenie do Hutnika. Może na początek opowiedz nam o tym, jak Twoja przygoda z piłką się rozpoczęła. Dokładnie, trochę tych klubów było jak na mój wiek, ale zaczęło się tak naprawdę gdzieś w szkole, gdzie moi koledzy grali w piłkę. Ja gdzieś do 10 roku życia w ogóle się piłką tak nie interesowałem. Dopiero gdzieś podczas Mundialu w 2010 tak dostałem takiej trochę zainteresowania tą całą piłką. Bardzo mnie zaciekawił ten Mundial. I po tym rozmawiałem wiele z kolegami ze szkoły i zapisałem się właśnie do chutnika, chociaż myślałem też nad Wisą, Krakowią, ale zakończyło się tak, że trafiłem do Hutnika, przez to, że właśnie koledzy byli mhm. w Hutniku. I tam pod okiem trenera Mateusza Stańca, bardzo dobrze tutaj znanego zacząłem treningi mhm. w roczniku 2001. Bo tutaj jesteś gdzieś z okolic, czy, czy bardziej yy, ze Jestem z Podgórza, ale już a, na a, granicy tutaj Nowej Huty, blisko Selgros te sprawy. Aha, więc, czyli tak na, tak na pograniczu. A tu tutaj e, można powiedzieć blisko Czyżyn, także, tak, także już powiedzmy hutnicze, hutnicze rejony. E, no jak, od początku ta bramka cię korciła, czy, czy, czy jakoś to wyszło w inny sposób? Powiem tak, że bardzo szybko stanąłem na bramce, ale nie zaczęło się tak, że od razu przyszedłem na pierwszy trening z rękawicami. Gdzieś wyglądało to w ten sposób, że przez pierwszy miesiąc spróbowałem swoich jako zawodnik w polu, wtedy jeszcze nie grałem meczów, bo to byłem pierwszym w wielkiej grupie zawodników i w pewnego dnia po prostu nie było żadnego brąkarza na treningu. Ja ten, to często tak jest. Trener stanie, spytał się, kto chciałby stanąć na bramce. Wszyscy oczywiście podnieśli ręce, bo jako młodzi chcieli coś spróbować. Ja też podniosłem rękę i akurat trener wybrał mnie, bo byłem nowym zawodnikiem. Stanąłem na tej bramce, gdzieś musiałem się spodobać trenerowi i na następny dzień trener powiedział, żebym kupił sobie rękawice i na następny dzień był od razu mecz z Jadwigą Kraków i od razu byłem na tym meczu i broniłem. Wyrośnięty zawsze byłeś? Yy, z początku byłem takiego średniego wzrostu, nie byłem jakimś najwyższym zawodnikiem, ale w pewnym momencie bardzo szybko, w ciągu roku potrafiłem rosnąć po 12 cm, wow, więc, wyciągnęło. więc skoczyłem w pewnym momencie. Mhm. No i z Chutnika y, y, przeszedłeś do progresu, czy to była ta fala, powiedzmy, przejścia, tak? Tak, tak, to była ta fala przejścia też. Ja szczerze no, byłem w takim wieku, że po prostu poszedłem za tą falą mm -hmm. i, i trafiłem gdzieś do progresu. To no, też trudno się dziwić. E, jak w tym progresie e, ci się grało? Kto cię tam trenował? E, trenował mnie z początku tak samo trener Mateusz Staniec i bardzo dobrze wspominam te czasy i też było bardzo dobre zaplecze treningowe, było, mieliśmy kilka boisk tutaj, tak jak było, wszystkie te boiska były praktycznie pod, e, pod naszym okiem i później przejął mnie trener Pasternak który mhm. był związany tam głównie z Górnikiem Wieliczką, mhm, on prowadził tak, Górnika kojarzy. Wieliczkę i, i nas równocześnie. No i chwilę trenowałem, powiedzmy półtorej roku chyba z trenerem Pasternakiem i trafiłem do rocznika wyżej, do rocznika 2000. Wtedy pod okiem możliwe, że Krystiana Pacia, mhm. jeśli tak dobrze pamiętam, nie wiem jak to było dokładnie, w jakiej kolejności. Mhm. No i tam w tym roczniku starszym grałem przez co najmniej dwa lata. A, czyli już wtedy byłeś takim zawodnikiem, powiedzmy, no, który się wyróżniał, tak? No, można tak powiedzieć. Nieskromnie, nie, nie sk, nie nieskromnie, tak, ale, no, ale można tak powiedzieć. Skoro no, tam trafiłem, to coś musiało być na rzecz. Mm -hmm. No i co, potem odezwał się ten Śląsk po jakimś czasie? Jak to, jak to wyglądało? No, jeszcze była duża, długa droga do, mm -hmm. do tego Śląska, bo gdzieś później trafiłem znowu do rocznika 99 z, u trenera Pasionka mm -hmm. i tam przez dwa lata byłem, bo y, najpierw graliśmy w Lidze Małopolskiej, a, a później jeszcze w trakcie jeszcze trenowałem u trenera chwilę trenera lipeckiego w 98 jak oni byli w Centralnej Lidze Juniorów i jeszcze jeden rok później zagrałem tam powiedzmy pół sezonu w CLJ 99 rocznika w progresie mhm. i po tym sezonie gdzieś dobrym moim trafiłem do Śląska gdzie się oni zauważyli. Moją dobrą grę i przyjechałem na testy i zostałem zawodnikiem Śląska. Czy pojechałeś do Wrocławia po prostu na jakieś parę dni, tak? Czy tak, się tak, zaprezentować tak. jak to w ogóle było? Yy, kto się z tobą skontaktował? Yy, gdzieś dostałem, miałem już popisom umowę ze swoim menadżerem mhm. i menadżer dostał telefon ze Śląska, że są mną zainteresowani, żebym tak naprawdę skończyłem ligę, mogłem mieć trzy dni wolnego i od razu pojechałem do Wrocławia, gdzie powiem szczerze, było. Pełno chłopaków, którzy byli testowani. Nie tylko tak, że Śląsk chciał, tylko ogólnie chłopacy chcieli się sprawdzić Aha. we Wrocławiu. I z tych wszystkich zawodników zostałem tylko ja. Naprawdę? Tak. Z, około 100 zawodników, w tym bramkarzy było powiedzmy z 8, tylko Aha. ja zostałem. Kurczę, no to, no to chyba tak musiałeś się trochę no. podpompować psychicznie. Byłem, byłem wtedy bardzo gdzieś zmotywowany, też podbudowany tym sezonem w Centralnej Seniorów w Progresie że się dobrze pokazałem, więc, więc miałem ambicję, żeby tam zostać. I co w ogóle, jak ksiądz się odezwał, jak były te pierwsze tak jeden, to co czułeś? Jakieś takie ekscytacje, lęk? Jak to wyglądało? Yy, nie, żadnego lęku nie czułem. Czułem bardziej podekscytowanie i takie... Taką dumę, że takie kluby gdzieś się po mnie zgłosiły, bo też była jakaś mowa o innych klubach z Ekstraklasy, więc, więc się ucieszyłem. Była oczywiście mowa wtedy o drużynie juniorów U19. U18 wtedy, bo wtedy była ta transformacja mhm. mhm. Centralnej Ligi Juniorów. No, no, i wybrałem Śląsk, też widziałem, bo we wcześniejszym sezonie bardzo dobrze im poszło mojemu rocznikowi w Śląskowie, więc wybrałem ten zespół i, i nie żałuję. Nie żałujesz. No i jak to tam wyglądało? Bo byłeś też w Ślęzie, to było wypożyczenie? Jak to, jak to w ogóle wyglądało? Pierwszy rok grałem w Centralnej Linii Zeniorów, to zagrałem cały sezon, 30 meczów zagrałem, to jest też już takie bardzo duże podbudowanie, trenowałem już wtedy z pierwszym zespołem. I w następnym sezonie trafiłem do drużyny rezerw. Się trenowałem w pierwszym zespole, mm. grałem w rezerwach. Nie zagrałem wtedy wiele meczów. Graliśmy gdzieś tak porówno, ja mniejszość zagrałem. I później była taka sytuacja, że dwie kolejki przed końcem rundy jesiennej. Już wiedziałem, że nie zagram w tych dwóch meczach, a w Ślęzie była, była, dw, były dwie kontuzje bramkarzy, a w przepis y, Polskiego Związku Piłki Nożnej pozwala na to, że jak są dwie kontuzje bramkarzy, można sprowadzić w trakcie sezonu Awarii. bramkarza w, na wypożyczenie. A Śląsk wtedy był w trzeciej? E, tak, no wtedy by, właśnie. równo była Ślęza i Śląsk byli tak, w trzeciej tak, tak, tak. To tak tylko też dla naszych tak, widzów, tak, że dokładnie. Bo Śląsk wszedł, tak? Nie? Dokładnie, po tym sezonie Tak, właśnie. Tak, tak, dokładnie. No i dobra, no i byłeś w tej ślędzie i byłeś tylko na te dwa mecze, czy... Byłem, no właśnie. bardzo ciekawa historia, no, no, bo opowiedz. ja byłem tam dwa tygodnie, <noise> więc y po ostatnim meczu, po ostatnim meczu, po drugim meczu mm -hmm. tak naprawdę dopiero pamiętałem wszystkich jak się nazywają, no, więc no. to było dla mnie bardzo ciężkie i ja tam miałem może siedem treningów, w tym dwa mecze. I fajne doświadczenie, bo też po takim okresie w Śląsku, gdzieś półtorej roku, mogłem kolejne jakieś doświadczenie zebrać. Tam było więcej starszych zawodników w rezerwach Śląska. Wiadomo, że głównie są ci młodzi zawodnicy. Mm -hmm. No i, i fajnie wspominam te dwa tygodnie, bo naprawdę, <laughs> naprawdę mimo dwóch tygodni fajne doświadczenie. Fajnie, fajna, fajna sprawa, no i też taka niecodzienna no sytuacja. Tak. I co, wróciłeś do Śląska? To była tak. yy, zima wtedy, tak? Tak, 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 zima. I potem co? Runda wiosenna w Śląsku. W Śląsku. W, w rezerwach. Y, trenowałem w pierwszej drużynie, ale też miałem już powoli jakieś problemy zdrowotne, więc... To była ta runda, w której oni awansowali, tak? Tak, tak, mhm. tak tylko wtedy też COVID, więc, y, no więc to też skrócili i ta liga, po prostu my awansowaliśmy w tym sezonie, gdzie, gdzie się zaczęło to wszystko. Okej, okay, okej, okay, dobrze. No i jak potem w tym Śląsku to wyglądało? Bo mówisz, że problemy zdrowotne? Co się działo? Y, tak, y, ja następny sezon, który już zaczynaliśmy w drugiej lidze, y, zacząłem y, trenować... Y, Chyba był obóz, mieliśmy z pierwszym zespołem i mhm. później jak wróciliśmy, to już zaczęła się liga druga. Tam wtedy razem z Darkiem Szczerbalem byliśmy pod drugi zespół, żeby grać. Ale ja zacząłem już odczuwać po pierwszym meczu, który grałem, debiutowałem w drugiej lidze z Bytowią. Miałem przy jednym z dłuższego zagrania miałem problem z przywodzicielem, jak mhm. wtedy myślałem. Ale z każdym treningiem coraz bardziej się to pogłębiało i po prostu miałem duży problem ze spojeniem łonowym, miałem zapalenie, które jest bardzo częstym, bardzo częstą kontuzją u bramkarzy przede wszystkim jak jest duża ilość treningów, a ja gdzieś pracowałem i na treningach z pierwszym zespołem i zarówno indywidualnie gdzieś po z trenerem bramkarzy, więc ta intensywność była naprawdę duża i sam też uważam, że teraz z biegiem czasu mogłem trochę odpuścić, a nie być po prostu zbyt. Ambicynie. No, bo to ta, jest właśnie taka cienka granica, też tak. szczególnie u młodych zawodników. W ogóle, kiedyś to takie takiej pracy indywidualnej to, to było bardzo mało, ile w ogóle. Okay. A teraz te nowe, te nowe możliwości dla zawodników to też właśnie trzeba rozgraniczyć, żeby z jednej strony pracować, nie mhm. obijać się, czy tam doskonalić, ale z drugiej strony, żeby właśnie nie zrobić sobie krzywdy, bo Dokładnie. czasami można ten, ten organizm zajechać. No i jak? Potem pamiętam, że broniłeś się w tych rezerwach w drugiej lidze. Pamiętam taki ja taki nieszczęsny chyba dla ciebie mecz, który miałem mhm. e, okazję komentować ze stalą Rzeszów. Pamiętasz przy, przy Oporowskiej? Ze stalą Rzeszów. 4-3? Co, co tak, 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 tak. Chyba tak. nie Rzesz, bardzo. Tak, tak, Ta no. interwencja w końcówce taka taka. Tak, chyba tak. Nie... Wyszedłem tam przy dośrodkowaniu to, się, tak, minąłem, tak, zderzyłem się w tak, swojej zawodki. Tak, no. tak. Jak to wspominasz w ogóle? No bo są wiadomo, jak to w życiu bramkarza. Są złote i upadki przede wszystkim takie błędy indywidualne, gdzieś najbardziej widać na takich pozycjach defensywnych. Gdzieś... To był doliczony w ogóle, chyba piąta minuta doliczonego do czasu. To, to był taki. Już miał sz sędzia. Szalony mecz, tak. Ta, tak chyba rzut udrożny był aut z boku coś, jakieś tak, dośrodkowanie. Tak, ja wyszedłem. Gdzieś... wtedy z tego co pamiętam, tak z głowy w metra dosłownie. Możliwe. Piłkę. No, no są to ciężkie momenty. Mm. Ja też jak byłem młodszym zawodnikiem, miałem bardzo problem z jakimś spogodzeniem się po jakimś błędzie. Ale z wiekiem też nabrałem jakiegoś doświadczenia, i wiem, że no taka sytuacja się zdarza, trudno. Trzeba sobie z tym poradzić i, i grać dalej, bo jeśli się załamiesz, no to nie poradzisz sobie dalej. Tak? A pracujesz z psychologiem, czy, czy jakoś sam sobie starać radzić? N nigdy nie pracowałem, myślałem nad tym, mhm. ale gdzieś uważam, że jestem na tyle. Jakby spokojnym osobą umiem sobie wszystko to poukładać. Aha, z czasem, aha. że wystarczy mi 2-3 dni i naprawdę umiem sobie poradzić o, z trudną sytuacją. Mm, no obramkarza to jest kluczowa, kluczowa no, sprawa, bo jak sobie nie radzisz z tymi popełnianymi błędami, które przecież się się zdarzają, no to, no to raczej nie jest pozycja tak, dla no Ciebie, No Też, też um, dla mnie takimi psychologami są rodzice, mm -hmm. ci rodzice. Ja bardzo, jak byłem we to bardzo często z nimi rozmawiałem i jak miałem jakiś problem, to po prostu otwarcie im o tym mówiłem. Mm -hmm. Tak samo mój menadżer, bardzo często z nim rozmawiam przez telefon i on mi też dużo daje, bardzo mi pomaga, bo to też jest uważam, no to fajnie, taki kontakt między... No to fajnie, że, to jest... że, że też masz takie wsparcie, to tak. myślę, że na pewno jest, jest bardzo ważne, zarówno ze strony właśnie rodziców, jak i też, men że menadżer jednak e, o Ciebie dba. No i potem, jak w tym Śląsku, z, z jakich względów no, zostałeś tutaj z powrotem ściągnięty? Yy, no jeszcze tak wracając do rundy wiosennej tamtego sezonu, no to gdzieś tak się ułożyło szczęśliwie dla mnie, że, że nawet udało mi się kilka razy usiąść na ławce w Ekstraklasie, gdzieś to też mnie naprawdę bardzo podbudowało. Yy, końcówkę sezonu w rezerwach Śląska zagrałem, tam około sześciu meczów z rzędu zagrałem i Yy, pojechałem na obóz letni. Yy, przygotowaliśmy się w Chorwacji, i wtedy gdzieś musiałem podjąć decyzję po, co chcę i co robię dalej. I zdecydowałem się na wypożyczenie. Był do Śląska ściągnięty jeden młody brąkarz Maksymorut mm -hmm. i stwierdzi, stwierdziłem, że, że chciałbym iść i rozwijać się gdzieś na wypożyczeniu, Gra, też nabrać doświadczenia, bo tam grałbym, ale byłoby to wszystko dzielone, gdzieś wiadomo tak. jak to jest w drużynach rezerw, a chciałem nabrać takiego doświadczenia rywalizacji. Po prostu kto jest lepszy, ten gra, więc tak chciałem. No, tam w ogóle dużo tych bramkarzy było. Strasznie tak. duża rotacja w Śląsku, z tego co ja sobie tak patrzę pod kątem tak. też. No, bo akurat też często komentuję y, rezerwie Śląska, więc. Y, moim zdaniem w ogóle ciekawa sprawa, bo bo pożyczę Moim zdaniem to tak. No ta bramka to raczej tam jedna ze słabszych, słabiej obsadzonych pozycji w Śląsku. Nie, 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 nie nic się. nie mówisz, no, oczywiście to jest moja, <laughs> moja opinia. E, natomiast fakt faktem, że, że ta rywalizacja tam jest, jest kilka nazwisk tak, co najmniej, tak. Tak? E, W ogóle e, wspomniałeś też wcześniej o Szczerbalu, to chyba za niedługo będzie też opcja, żeby, się, żeby się zobaczyć, bo, tak, bo tak, widziałem, widziałem, no. widziałem właśnie jakiś post, że, że trafił do Bełchatowa, tak. więc ja mu... Życzę wszystkiego najlepszego, bo mieliśmy naprawdę dobry kontakt w szatni, więc. Ale trzy punkty z Bohatowa tu trzeba, nie, trzeba nie, będzie... Nie, to jakby to tylko mnie, nie dam. Trzeba będzie wybić, obowiązkowo. Mm, Okej, okay, tutaj o tych, o tych wnioskach z błędów też sobie wynotowałem takie pytanie, no ale to w sumie już, już żeśmy poruszyli, no, że, no, tutaj, że tutaj sobie radzisz. A jak w ogóle? porównując śląski i Śląski Hutnik, no może to też nie jest najlepsza skala, bo, bo jednak no, umówmy się, że Śląsk mm, topowy klub w tamtym regionie, w ogóle na cały Dolny Śląsk, mm. więc, więc tutaj rzesza e, kibiców, jakby wielkość klubu samego w sobie chyba, chyba o wiele większa, klimat i, i tak dalej, jakbyś tutaj e, powiedział coś, coś więcej mm. o Śląsku, od środka. Ja bym powiedział, że super jest organizacja, naprawdę, jeśli chodzi nawet o rozmowy z jakimiś wyższymi osobami jak dyrektor sportowy i tak dalej wszystko jest na najwyższym poziomie organizacja trenerzy przygotowanie do treningu naprawdę wszystko posiłki jest super to zorganizowane i tak naprawdę możesz się skupić tylko i wyłącznie na treningu więc no to jest to o czym piłkarz tak naprawdę marzy no bo wychodzisz na trening trenujesz schodzisz masz odnowę, wszystko czego nic, pragniesz. Nie, nic, nic nie brakuje, nie? kibiców też pewnie. Nie, kibice to... też, wiadomo, że jest wsparcie. Mhm. E, oczywiście trafiają się gorsze momenty, kibice też wymagają więcej od takiego klubu, no bo nie umówmy się, z dużą historią jest ten klub, zdobył dwa mistrzostwa polskie, więc, więc oczekuje się od tej drużyny, tym bardziej, że naprawdę bardzo dobrze zawodnicy tam grają. A jak ty widzisz te mecze przeciwko rezerwom Śląska? W e, tym sezonie, e, bo, bo już dwa razy graliście, no i jakie wspomnienia, chyba można powiedzieć, delikatnie mówiąc, nie najlepsze masz z tymi, z tymi Ta, meczami. A przed meczem, w ogóle jak do tego podchodzisz? Jest taka dodatkowa pompka przed meczem? E, czy, czy jest pompka? Nie. Jakby na pewno jest, myślę, nie wiadomo, że to. Większość kolegów moich tam gra i tak dalej, ale nie ma żadnej pompki. Każdy, każdy mecz jest według mnie tak samo, do każdego tak samo się przygotowuje, mm -hmm. więc nie ma jakiejś specjalnej pompki akurat na to, że świąt z w przyjeżdża. Bo najpierw ten felerny karny. Tak, tak. Z pierwszego. Z dwa, pierwszego no dwa karne. Który w zasadzie. W obu meczach. Który w zasadzie tak. Nie wiem, nie wiem, czy powiem. Z mojej perspektywy nie było faulu, gdzieś ro, rozmawiałem, oni też różnie uważają, więc. Mógł sędzia podjąć inną decyzję, na pewno. Gdyby nie, ja bym chciał, czasami się tak jak zastanawia, co, by co by było gdyby, gdyby? nie. Ja autentycznie <laughs> uważam, że ten moment w ogóle wywrócił wszystko w tym sezonie do góry nogami i, i gdyby nie ten karny, to wszystko byłoby inaczej. To jest taka moja osobista, to jest moje osobiste zdanie <laughs> i zupełnie... Gdyby nie to nie ten remis, fel felerny to, to myślę, że zupełnie sytuacja byłaby inna, no ale to już o tym historia. Nie przekonamy, no właśnie. No i ten mecz tutaj też kurczę początek bardzo pechowy, no gdzieś gdzieś a ja Ciężko swalowałem. w ogóle. no właśnie no. tak, sfałowałeś, ale, ale ciężko było w ogóle stwierdzić czy tam ten, ten kontakt było, ile był, to czy spowodował upadek jak ty to, to. ja to pamiętasz? ja tak z mojej perspektywy jak to wyglądało, gdzieś ja doskoczyłem do zawodnika, on mnie chciał ominąć. Tak. I on się poślizgnął, yy, zrobił jakby wślizg, ratując piłkę i trafił mi w nogę. I tylko ta, trafił tak w moją nogę, że sędzia mógł gdzieś po, podjąć mm, taką decyzję, bo trafił pod moją... Akurat ja robiłem krok i trafił pod moją stopę i ja na tą, stanąłem po prostu na nodze mm -hmm, gdzieś. Mm -hmm. I to mogło tak wyglądać. On się później, oczywiście kolega, gdzieś tam podśmiechywał z, tego, z tej całej sytuacji, no bo jedna na tysiąc takich sytuacji jest, że, że akurat w takiej sytuacji będzie karny. Więc... Dokładnie. No ja też yy, tutaj... Ze względów, e, jeśli chodzi o mówimy o sędziach, o takich decyzjach, to, e, to ostatnio sobie oglądałem e, ten serial sędziowie, sędziowie na Kanal Plus. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, to tak. zupełnie jeszcze, ja miałem sobie sprawę, że, że naprawdę praca sędziego jest bardzo trudna, ale chyba teraz jeszcze bardziej będę patrzył w taki pobłażliwy sposób, bo oni mają WAR, to jest zupełnie inaczej. a tutaj sędziowie w tych niższych ligach bez WARU, to naprawdę. Mhm. Bo mega ciężka mega praca ciężko. i czasami te sytuacje my gdzieś tam, czy, czy ja komentując oglądając powtórki, czasami nie jestem w stanie zupełnie powiedzieć, czy tak, powinno tak. być tak, czy tak, a sędzia ma na to mamy pół sekundy mamy, i więc naprawdę tutaj też każdemu z Was polecam. E, Okej. Okay. A jak współpraca z trenerem z kurskim? Ja pracowałem już z trenerem z kurskim w Podcasie mhm. i, i bardzo doceniam pracę z trenerem. Gdzieś uważam, że ten warsztat, cały trenerski, ma naprawdę na wysokim poziomie, dlatego to był jeden też, bo miałem kilka klubów opcji do wypożyczenia gdzieś, ale głównym takim czynnikiem, jednym z, z wielu głównych czynników, był właśnie to, że trener Skurski gdzieś wraca do hutnika i gdzieś z nim pracowałem i wie, wiem jak pracuje, więc. Mhm. Więc naprawdę ja zawsze byłem zadowolony z pracy z trenerem. A ty jakie uważasz, że masz atuty jako bramkarz I, i co byś jeszcze, na czym musisz popracować? Bo to mnie ciekawi. Mhm. Ja gdzieś uważam, że jestem osobą bardzo cichą w życiu takim codziennym. Mhm. Ale A gdzieś... nie wyglądasz. Właśnie ja nie wyglądam trochę. Jestem charakterystyczny, ale jestem gdzieś introwertykiem w życiu uh -huh, uh -huh. takim codziennym, ale na boisku wiele komunikuję, bardzo lubię komunikację, bo gdzieś wtedy bardziej się też nakręcam. Wiem, że drużynę to nakręca gdzieś w pozytywny sposób, bo gdzieś nie przepadam za taką komunikacją, jak niektórzy bramkarze, którzy jadą po prostu z wszystkimi, a ja bardziej jestem taki, że wolę wesprzeć drużynę. Podpowiedź. Tak, dokładnie. Ja też czuję się mocny y, grom w nogami. Popełniam też błędy, bo jestem młody i uczę się tego oczywiście. Ale jeśli mam zawodników, z którymi mogę grać nogami, to gram z nimi. Mhm. Więc, więc ja to bardzo lubię. W, w Śląsku w rezerwach, no widać jak Śląsk w rezerwach tak, tak. gra piłką. I my jako bronkarze, więc też mieliśmy wiele treningów, które były głównie oparte na grze nogami. Mhm. Yy, poprawiam, co, ja, co chciałbym poprawić na pewno, to jeszcze grę na przedpolu. Jak yy, uważam, że i tak przez to pół roku z trenerem struskim bardzo to poprawiłem. Taki mocny atut, który ja mam, to myślę, gra jeden na jeden. Gdzieś dobrze czytam tę sytuację i czuję się w tym mocny. Nie wiem co jeszcze. Myślę, że jeszcze mentalność, mimo wszystko, chciałbym jeszcze poprawić. Mhm. Mentalność taką, nie w podejściu do meczu, bo uważam, że dobrze się przygotowuję do meczu, ale taką już na boisku, taką ładną hamskość boiskową. Taką Aha. troszeczkę takie jest, żebyś zaognić trochę swoją grę. O proszę, no to ciekawa obserwacja, czyli no. tutaj jest jeszcze jakieś pole do, jest, do, do poprawy. Mnie tak zastanawia ym, skuteczność yy, tego, kiedy ty stoisz między słupkami. Bo ja sobie tak wypisałem w tym sezonie: 11 meczów, 16 puszczonych goli, tylko 3 czyste kąta, ale ogółem też e, nie wiem, jak ty się ciekawy jestem Twojego zdania i Twojej optyki. E, ogółem 71 meczów mi wyszło, w, e, czy tam w, na transfermarcie, 124 puszczone gole i tylko 14 czystych kąt. Jednak tych czystych kąt nie jest za dużo. Jak, jak, ty, to, jak ty to widzisz? Ty Sporo, sporo tych bramek e, gdzieś tam. Statystycznie rzecz mhm. ujmując, no i ta skuteczność bramkarska, bo to też oczywiście nie, mu, nie przekładam tego w 100% jakby na ciebie, bo wiadomo, że przecież na to się składa mhm. cała gra mm, defensywy i ogólnie zespołów, w których występujesz, też. Są to zespoły, zarówno Hutnik, jak i Rezerwy Śląska, które bardzo często dużo gdzieś tam strzelają i dużo tracą. Mhm. Jak ty się w ogóle do tego stosunkujesz? Mhm. Jak ty to widzisz? Chciałbyś to też gdzieś tam poprawić, żeby tych czystych kont było więcej? Tak, oczywiście chciałbym to poprawić, ale ja też yy, tak naprawdę we wszystkich drużynach, w których byłem, Oprócz progresu za czasów centralnej ligi juniorów, gdzie faktycznie miałem bardzo dużo, miałem tam chyba na 15 meczów 5 czystych kąt, mm -hmm. tam nie było dużo bramek straconych, mm -hmm. gdzie bardzo dobrze byliśmy poukładani w defensywie i graliśmy bardziej defensywną piłkę, ale przy tym umieliśmy to zrównoważyć z ofensywą. to w Śląsku na przykład, gdzie sezon był, gdzie traciliśmy bardzo dużo bramek, pamiętam wtedy bardzo dużo bramek straciliśmy, ale też przy tym bardzo dużo strzelając, bo graliśmy bardzo ofensywnie, tak, tak. wszyscy szli do przodu, gdzieś graliśmy w wysokim pressingiem piłki za plecy obrońców bardzo często przechodzili i stwarzało się wiele sytuacji. Pamiętam mecz z Pogonią Szczecin, w którym był wynik chyba 5-4, 6-5, mhm. jakieś no, niesamowite, a dostałem wtedy trener zawsze po meczu dawał notki i dostałem jakby najlepszego zawodnika po mhm. tym meczu, mimo że straciłem 4 gole. I ja też nie chciałbym, że w, się, w mojej opinii, ja jak oglądam mecz, nie rozliczam bramkarza, że Stracił może stracić 5 goli, ale być tak naprawdę najlepszym zawodnikiem, bo to, że stracił 5 goli, to mógł równie dobrze straci przy 15 strzałach 10 goli. Mhm. Więc. Też uważam, że to powinno się patrzeć na skuteczność obronionych strzałów i tak dalej, bo w różnych drużynach się jest, w różne sytuacje dochodzą, więc. Różnie też można te statystyki Tak, na pewno. Wiadomo, że fajnie się patrzy, mm -hmm. jak Bramkarz ma czyste konto, i się myśli, okej, okay, ale też można mieć fatalny mecz, można mieć czyste konto i wiele szczęścia, tak? tak. Bo możecie może może cię ratować obrona, możecie ratować słupek, poprzeczka, a, a Twoja gra nie była dobra tak naprawdę. Ciekawa, ciekawa optyka i na pewno dużo. Ale dużo chciałbym racji. Y, poprawić z czasem to, żeby jak najwięcej tych czystych kont było, jak najmniej bramek straconych. Mm -hmm. Bo to też coś, o czym świadczy. Zgadzam się. E, sparingi, te ostatnie. Mm, jak ty to w ogóle widzisz? Jest, y, są jakieś perspektywy na to, żeby to utrzymanie stało się faktem. No. Zmiany duże w drużynie i tak dalej, jak Ci się współpracuje, już nie wchodząc w szczegóły, ale, mhm. ale jak Ci się z nowymi kolegami współpracuje i jak w ogóle widzisz te, te gry sparingowe, bo tutaj no, wyniki powiedzmy nie są, nie są złe, natomiast no, też rzucają się w oczy te, ta ilość straconych goli. Mhm. No y, co mogę powiedzieć, y, teraz okres przygotowawczy jest bardzo mocny, gramy sporo tych sparingów. Nie, nie tak wiele jak inne niektóre drużyny, uh -huh. ale była bardzo duża rotacja teraz, dużo zawodników odeszło, dużo teraz przychodzi, dużo było zawodników testowanych, niektórzy już są podpisani, niektórzy nie. I te, tak naprawdę teraz ta kadra się trochę ustabilizowała i, i teraz gdzieś w tym sparingu, już pierwszym, można było taką widzieć e, gretą defensywną, przede wszystkim w pierwszej połowie, gdzieś dobrze zagrali chłopaki e, defensywnie. E, było. Teraz tener nam powiedział, żebyśmy się głównie skupili na grze defensywnej w tych sparingach. Gdzieś traciliśmy bardzo dużo bramek, więc teraz pewnie jeszcze bardziej przyłożymy do tego uwagę. Na treningach nad tym pracujemy. Udaje nam się zdobywać bramki, co cieszy, ale musimy skupić się na tej grze defensywnej, bo sam uważam, że za dużo tych bramek pada gdzieś w tych sparingach. Czyli. Można powiedzieć, że jeżeli tutaj poprawicie ten element, to będzie walka do końca. Tak, oczywiście. tak, ja, ja uważam, że mamy, mamy szansę powalczyć, mimo jakichś matematycznych obliczeń, wszystkich tych punktów, które są do straty, mniejszej ilości meczów mhm. w, w rundzie wiosennej, to trzeba walczyć do końca, dopóki mamy nadzieję, trzeba walczyć i próbować utrzymać drugą ligę. Okej, okay. yy, no to tak. Przechodząc do troszeczkę luźniejszych tematów na koniec. Yy, idole. Wzorujesz się na kimś? Masz jakiegoś ulubionego bramkarza, ulubioną drużynę? Ulubioną drużynę mam. Arsenal. O, Arsenal. Arsenal kibicuję, to tak. Z numerem cztery powinieneś grać na plecach. <laughs> Jak, no dziwnie by to wyglądało na bramce, choć różne przypadki były. No Jak Rui Patricio z jednostką to ja mogę grać tak. z czwórką, ale tak. nie. No, teraz to marzyłbym o tym czwartym miejscu. Jako kibic Arsenalu różnie bywa, ale tak jeśli wracamy do tych idoli to ja tak patrzę nowocześnie, ja lubię iść za tym, co trend przynosi uh -huh, gdzieś brąkarski uh -huh. i najbardziej tak Ederson, Allison, Neuer wiadomo, ale ci brąkarze naprawdę robią duże wrażenie pod względem nawet gry, nie tyle stricte w bramce, co gry takiej rozgrywania, gry ofensywnej, że tak naprawdę w tych czasach już... Z 5 metra można mieć asystę. Jak nie, no to potrafię teraz pokazać. Ederson więc... Jak da sznita, to po prostu no nie ma, to, to czasami szczena opada, nie? Że można na 70 metrów <laughs> takiego taką. Prostopadą piłkę... jeszcze. No nie, no to, to kapitalna sprawa, czyli tutaj angielska piłka chyba tak. można wywnioskować swoich tam preferencji? Tak, zdecydowanie jak... gdzieś, jeśli oglądam, to śledzę Ekstraklasę, lubię też obejrzeć, bo gdzieś wiadomo, jestem. To musisz ślądzą oglądać, oglądać, bo nie śląsk. ma no nie ma wyjścia. E, śledzę, nie, naprawdę, wszystkie mecze oglądam śląska i, i tą Premier League, no bo mm -hmm. gdzieś naprawdę robi ta liga wrażenie, intensywność, jakość tych piłkarzy jest niesamowita. A w związku kto taki, powiedzmy, jak trenowałeś i tak dalej, kto się tam wybija, kto, kogo strzały naj, najciężej było łapać? Exposito? E, no, miałem to powiedzieć tak? właśnie, że no, no Eric Exposito ma, ma coś takiego, że do końca trzyma tą stopę i nie wiesz, gdzie on uderzy, w którą stronę i jakość jego piłkarska jest niesamowita, naprawdę. I to było widać od początku, gdy on przyszedł, że no chłopiec mega jakość. To mega ważne słowo dla trenera Magiery. A bramkarze też tam się troszeczkę… Tak, ja wiele się od nich nauczyłem naprawdę i kontakt był świetny. Ja, Jak przechodziłem na treningi, właśnie bałem się tego, że będę gdzieś tak na poboczu, że ci zawodnicy będą mieli do mnie dystans, bo jestem młody, a od razu jak przyszedłem, jeszcze wtedy bronił Kuba Słowik, który teraz jest w Japonii i on mnie od razu przyjął, wiele się od niego nauczyłem, takiej nawet mentalności co do pracy treningowej, ile on jako zawodnik, który już jest pierwszym bramkarzem, ma gdzieś markę w ekstraklasie. On codziennie przed treningiem siłownią, wszystko przygotowanie motoryczne na najwyższym poziomie. Tak samo teraz Michał Szyromnik, Matusz Putnocki, jakie doświadczenie ma, to jest niesamowita jakaś pomoc z treningu. Nawet między ćwiczeniami nie musiałby tego robić, a rozmawiał ze mną odnośnie jakichś różnych zagrań, żebym... Inaczej się zachował w danej sytuacji, więc mm -hmm. to jest super. No, też ta rywalizacja między nimi, między Szromnikiem tak. i Putnockim, taka dość zacięta, bo to raz, raz broni jeden, raz drugi też Szromnik też w sumie tak wyrósł, można powiedzieć. W... Tak. No, z pierwszej ligi przyszedł do Śląska tak. i naprawdę pokazał się że, z bardzo dobrej strony. Za, za, że tak powiem, zasłużył na tą szansę swoją dobrą tak. e, grą. E, dobra, no to przejdźmy trochę poza piłkę. Hmm. Tatuaże, no nie mogę nie zapytać. Jesteś no. maniakiem, widzę. Jestem, ale to rodzinne. Tak? To rodzinne. O proszę. Bo mało kto wie tak patrzy po mnie, że strasznie wydzierani i się pytają, no. czy rodzice pozwalają. No, 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 a, a, a to wygląda tak, że jestem najmniej wydzierany z całej rodziny. Więc Co ty mówisz? Tak, naprawdę? no tata, tata Kurc. od kilku lat też cały, mama cała, siostra, narzeczony siostry. Tylko moja dziewczyna jeszcze. nie ma. Ale to ciekawe, to, to, ale kurczę, to, bo to ym, powiedzmy, no rodzice, czyli osoby troszeczkę starsze od nas, tak? tak. No to ym, nawet jak mamy tatuaże, no to raczej jakieś, wiesz, takie pojedyncze, no nie? Czyli tutaj. Nie, moi rodzice, moi rodzice są bardzo młodzieżowi, modni, bardzo sp fajnie. tacy spontaniczni, ja, ja bardzo mi się to podoba taka. Ja... To pozdrawiam, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy. z pewnością mogą oglądać. No, ale jakie to, że tak powiem, bo motywy widzę tutaj tak zerkałem. No trudno mhm. nie zerkać, bo ja też gdzieś tam no mam parę, parę, parę dziarek, ale, ale no, nie aż tyle. I, ale lubię oglądać, fascynuje mhm. mnie gdzieś tam masz jakiś motyw przewodni, bo to widzę takie komiksowe troszeczkę, że tak powiem, rysunki. Troszkę tak, a, ale jakby sam styl mi się podoba, Nie miałem także jakieś znaczenie ma coś mhm. dla mnie. Może jakieś pojedyncze tatuaże mają znaczenie. Ale głównie jeśli coś mi się spodoba, ile robię i po prostu, Nie. żeby wszystko jakoś tam się ze sobą posklejało. A komiksowe to akurat tak też powiązane ze mną, bo ja bardzo jestem komiksowy. Tak, bardzo... Ale co, The Marvel czy, czy jakiś? Ja, ja głównie Marvel, ale Aha. Gwiezdne Wojny, wszystko. Ja jestem Aha. w tym świecie. Pełna, pełna Wikipedia w głowie. A, rozumiem, Czy, ale to powiedzmy komiksowo, komiksowo bo wiesz, komiksy gdzieś tam za mojej młodości to faktycznie były komiksy. Teraz już ten świat komiksowy trochę troszeczkę poszedł bardziej w kierunku produkcji filmowej. Nie, ja tak? mam komiksy, normalnie. Normalnie mam ma w domu całą Aha, ścianę komiksów, kurczę. bibliotekę swoją, mam już wygania z domu, żebym z tymi komiksami, bo jest ich za dużo i tylko mówi, żebym już nie kupował, bo nie ma miejsca. Kurczę, ale fajna pasja, że tak powiem, bo, bo tak często mm, pytam zawodników, jak rozmawiamy mm -hmm. i często właśnie, wiesz, no, nie ma jakichś takich specjalnych zainteresowań e, czy, czy skonkretyzowanych mm -hmm. pasji, a tutaj fajne. To masz jakiegoś ulubionego bohatera, takiego jednego, czy ciężko, tak? e, Jeśli będę taki niestandardowy i, st standardowy i powiem, że Spiderman, to tak nudno, ale jest wiele. Ja na przykład bardzo lubię i adaptację filmową i komiksową Deadpoola, bardzo mhm. ciekawy, śmieszny film, więc polecam każdemu, żeby Nie sobie obejrzał. ale dużo Super. słyszałem opinii ciekawych. Tak, bardzo fajny film, więc no ja jestem zajawiony tym światem. Wszystkie, ja bardzo ogólnie jestem zainteresowany popkulturą, bardzo śledzę różne rzeczy, czytam wiele. Więc ja też potrzebuję takiej odskoczni, gdzieś wracam po treningu i nie chcę ciągle myśleć o tej piłce, bo te, tym bardziej jak są jakieś ciężkie chwile, to wolę sobie mhm. usiąść, poczytać i odpocząć od tego. Fajna sprawa. Czyli co, muzyka też? Yy... Tak, tak, słucham dużo muzyki. Czego słuchasz? Głównie pop, jakiś polski rap, ale też zagraniczne. Lubię też yy, taką spokojną muzykę, muzykę filmową. O, to jest coś takiego, co na wyciszenie, muzyka filmowa. Jaki film ostatnio ci wpadł w oko, ciekawy? Yy, Duna. Byłem w kinie, bardzo, bardzo mi się podobał. Film na bazie książki też, super mm -hmm. film. No to muszę sprawdzić. Bardzo polecam. Tylko długi. <grym> coś jeszcze, oprócz, oprócz tych komiksów, jeszcze coś takiego masz, co, co cię zajmuje? Z innych sportów, gdzieś tam śledzę koszykówkę na pewno. Jakiś Lakers, Chicago Bulls, takie mm -hmm. standardzik po Jordanie i Kobim. Czyli te główne główne taak, drużyny, takie najbardziej popularne. Tak, ale, ale jakby jestem ogólnym fanem NBA. Nie, nie tak, że jakiejś drużyny nie lubię, czy ten. Po prostu jestem fanem tego sportu, bo sam kiedyś myślałem, czy nawet bym nie chciał grać w koszykówkę, ale zdecydowałem się na piłkę jednak. Super. Bardzo, bardzo fajnie, że masz takie pasje. W ogóle jesteś taki niestandardowy i naprawdę spoko, spoko. Także, także szanuję jak najbardziej i fajnie, że masz takie pasje. Cóż, dzięki Bartek. Myślę, Dziękuję że również. masz na pewno sporo do, spole, pole, spore pole do rozwoju. I, I tutaj na pewno tego ci życzę, żebyś, żebyś te rzeczy, które sobie nakładasz yy, na swojej drodze piłkarskiej, żebyś, żebyś właśnie się w tych kwestiach rozwinął. I, i co no przede wszystkim zdrowia ci życzę, żeby no, cię miały tak, ja kontuzje, utrzymania na wiosnę. I no jeżeli wrócisz, bo kontrakt masz tam do 2000, chyba 2023 z tego co. Tak, zgadza się. No to żebyś wrócił do, do Śląska. I jeżeli nie zostaniesz tu w hutniku, to żebyś pokazał na co cię stadzi, wypłynął na szersze wody. Dziękuję jest... bardzo. Dziękuję również wam. Mam nadzieję, że wam się podobała ta rozmowa. Zapraszam na kolejne odcinki jeden na jednego z Maćkiem do usłyszenia do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.